Okej, zacznijmy od... Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku 1v2 do Grand Championa. Dzisiaj sobie zaczynamy oczywiście, w zasadzie zaczynamy, kończymy nasze placementy. Mamy zagrane 5 na 10, także pewnie nie skończymy ich jeszcze dzisiaj, ale będziemy już blisko końca. Pojawiały się pytania, co to za samochód, w sensie jakie tutaj są dokładnie użyte skiny. Otóż wam powiem, że dodam go do opisu. Link z Bakesmoda oczywiście, no bo to jest auto z Bakesmoda. No i to tyle, ciśniemy, zobaczymy czy nam dzisiaj będzie dobrze szło. Ale mam głośno grę odpaloną, chyba to muszę zaraz przyciszyć lekko. Okej, zacznijmy od potencjalnie bramki, dokładnie. I ja sobie przyciszę trochę gierę, bo jest ciężko. O nie, i 30 FPS-ów się włączyło, nie wiem czy znowu ten bug powrócił, ale ostatnio znowu się to buguje. Dobra, dajmy na 240, niech stracę. Generalnie seria chyba wam się spodobała z tego co zauważyłem. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas. Ja sobie polecę na nietrafienie bramki. Ciekaw jestem, czy dzisiaj będziemy grali już na przykład na jakieś platyny, na jakieś diamenty, czy w zasadzie na kogo, bo MMR-y mamy w miarę dobre, a przeciwnicy, no, byli jacy byli. Chociaż tutaj widzę, że już goście wygrali turniej na złocie w sezonie trzecim, także może się stać grubo. Postrzelę po prostu pod skokiem, na razie idzie bardzo dobrze. No dopóki będę miał szansę 1v2, to będzie git. Myślę, że nie wiem, gdzie się pojawią te schody. Możecie zgadywać, kiedy przegram pierwsze spotkanie, na jaki dokładnie randze. Okej. Okay. Ja sobie... Na ground pincha? A, niestety bardzo słaby, prosto w bramkarza. Też standardowo tutaj zapraszam was do zostawienia suba i lajka, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Tak po prostu, nie zaszkodzi. Dobra, nie trafione, ale zaraz powinno się to poprawić. Nie wiem, to już prawdopodobnie są goldy. To znaczy w ostatnim odcinku już w sumie graliśmy na kogoś, kto miał golda pod koniec, ale to mogą być nawet jakieś niskie platyny albo wyższe goldy. Ciężko powiedzieć, no, nie mam włączonego Bakesmoda. Zresztą nawet jakbym miał, to bym nie wiedział, czy już mają rozegrane placementy, to po meczach będziemy patrzyli. Ale też fajny jest to kontrast dla odcinków Edek vs Widzowie, gdzie często piszecie, jak ktoś ze mną 1v1 przegrywa jakimś większym wynikiem, no bo czasami wiecie, czasami się można zagadać, przez przypadek potryharduje bardziej niż zwykle. No i później się kończą wyniki, kończą się spotkania wynikami typu 8-0. No i ludzie w komentarzach, widzowie, są nazywali, że nie zasługują na daną rangę, a jak widzicie tutaj jestem na złocie. Często piszecie, że na złoty nie zasługują, a tutaj zobaczcie co się dzieje jak są 2 złota. Chyba 2 złota, ale no generalnie no jest duża różnica. Tak wygląda starcie na tych rangach. Za dużego wyzwania na razie nie ma. No ale pod koniec serii, jak i pod koniec serii, już pewnie zaraz, możliwe nawet, że za parę spotkań będzie mega ciężko. Tutaj przeciwnicy się akurat poddali, więc dla mnie git. O, i mieli złoto 2 i srebro 2 również. To jest chyba złoto 2, tak mi się wydaje, nie wiem, raczej nie 3. Okej, okay. Następni przeciwnicy, tym razem nawet zwycięzca turnieju ze sezonu 4 na złocie. Jeden ma lagi, ciekawe czy jest z jakiegoś innego regionu niż Europa, czy po prostu ma takiego meta, albo po prostu serwer dla niego nie służy. A, ciężko powiedzieć. W ogóle jakie turbo czerwone koła ziomek używa, takie że... O nie, tracimy bramę! Nie spodziewałem się, naprawdę fajnie to uderzył Gostek. Z takiego trudnego kąta i w ogóle... No zobaczcie no, to nie było łatwe uderzenie, sam pewnie jest w szoku. Zresztą oglądają powtórkę, a to czym świadczy. Ale totalnie nie brałem pod uwagę, że on z tego uderzy celnie. Dobra. Weźmy piłeczkę. I ładujemy brameczkę. Ale niesamowite komsy. Okej, okay. Nie wiem czy do takich kickoffów powinienem jeździć. To znaczy na tej randze jeszcze to raczej za dużego znaczenia nie będzie miało. Ale na późniejszych chyba z tych dalszych kickoffów. No nie wiem, się zobaczy zresztą. Ciężko powiedzieć jednoznacznie. Będzie trzeba jakieś strategie Będzie trzeba jakieś strategie po prostu objąć. No tutaj strategiczny bump od teammate'a sobie dali. I bang. Szkoda, że nie weszło, bo małaby w miarę ciekawa bramka. Część z was w ogóle pisała... O, dobra, Adi go wywaliło. Część z was pisała właśnie, żeby Adi wychodził całkowicie, a nie żeby po prostu siedział w bramce. Ale to musicie wziąć pod uwagę, że jakby wychodził, to po każdym meczu by dostawał bana i co chwilę byłby to dłuższy ban i to by było bardzo niekorzystne, żeby tyle czekać pomiędzy spotkaniami, więc takie czekanie w bramce się wydaje dużo lepszym rozwiązaniem. Na pewno bardziej czasooszczędnym. A nie widzę nic przeciwko temu, żeby sobie po prostu wjeżdżał do bramy. Tak czy inaczej, zróbmy sobie speed flipa.
Nie umiem jeszcze za dobrze z prawej strony, ale tutaj to nie powinno stanowić problemu. Michelinho co zrobi? Wleje się. Po tamtym w miarę dobrze strzelonym golu wraca do formy. Okej. Okay. Polećmy na coś ładnego może. Aj, szkoda! To mogło być fajne, ale nie trafiłem, niestety. Dostajemy kontrę? Nie, nie dostajemy, bo tyle zwlekał z tym oddaniem strzału, że zdążyłem się jeszcze wycofać. Tutaj zlagowane uderzenie, ale na szczęście strzelamy i tak. 3-1, giduwa. Nie, znowu się ustawienia zmieniły, no co jest? Ja nie wierzę, czy to jest kwestia Epic Gamesa, czy o co chodzi, ale jak wchodzę tylko w ustawienia, to mi się 30 FPS włącza. Niesłychane. Mam nadzieję, że się z nagraniem nic nie dzieje w tym momencie. Ale już nie było tego błędu i znowu mi się to zaczyna. Nie wiem, mam wrażenie, że to na Epiku teraz. Jakiś błąd jest. No na Steamie w sumie mi się to nie przytrafiało. O, dostajemy kontratak. I od razu w bramę, no nie wierzę. Idealnie. To nie ten ma lagi cały czas, ale że tutaj chciałem lecieć na resetiki i ziomek idealnie w bramę władował. Michael. Widzimy, że jest specem od strzelania z trudnych pozycji. Ja sobie polecę. Nie, no ten Michael to nie wiem, czy to jest jakiś smurf, czy o co chodzi? No sery w miarę dobrze ogarnia, chyba że nam dało w końcu jakieś wyższe rangi trochę. To znaczy, no, nie wiem, co to by musiała być za ranga, ale myślę, że platynę może mieć na spokojnie. No już coś tam w miarę ogarnia ziomek. Nie ma to tamto, no wiadomo, że tego się nie spodziewał, więc będzie to puszczał, ale gra dużo lepiej od poprzedników. Mimo, że może się nie wydawać pod takich sytuacjach. Polećmy na air dribbla. Albo nie air dribbla, ground pinch? Albo nie? Nie wiem co. Mam tyle myśli i nic mi nie wychodzi. W sensie, no, nieważne. Zaraz strzelimy. O, idealny setupik, tylko na co? Co by tu władować? Może... Nie, jednak nie. Muszę się powstrzymać. Dobrze, że ten Spider-Man to wybił, bo Michael znowu mógłby nam władować na pustą bramkę. O, niestety wylew. Ja tutaj trochę poczekałem, bo chciałem na dubla. Już nie będę ładował bramy takich zwykłych, bo i tak mecz wygrany. No, ta bramka też jakaś niezwykła nie była, ale przynajmniej coś ciekawszego niż strzelenie Opena. Mecz myślę już możemy doliczyć do wygranych, chyba że nam wywali internet albo serwer, ale tego nie zakładam. No tak jak temu ziomkowi wywala internet cały mecz. Nie, no niesamowite, że ma tyle pingu. I mamy mecz zakończony. Ciekaw jestem ich rank, zobaczmy. Złoto 3, jeden i drugi. Nie wiem, miałem wrażenie, że ten Michael grał dużo lepiej, ale to kwestia tego, że ten drugi miał lagi. No ale już widzimy, że poziom trochę lepszy. Mimo że ranka się wiele nie różniła, to grali naprawdę przyzwoicie. Okej, kolejni przeciwnicy. Zobaczymy, jak będzie im szło. Może już mają platynę nawet. I strzelają mi bramę na 1-0 od samego początku. Myślę, że dużo szansa, że tutaj już będzie platyna grana. Uderzenie takie? No nie, no już tutaj co mecz, w zasadzie przez to, że dopiero gramy placementy, to co mecz będzie wielka różnica w poziomie. Więc nie mogę tutaj bagatelizować przeciwników. Muszę do każdego się w sumie już przykładać. Dopiero tam przy wyższym wyniku troszeczkę zluzować ewentualnie. Skład się zagrywa, tutaj drugi mnie w ogóle jeździ bumpować. No dobra, wiecie co, pokarajmy ich za to, że w sensie dobrze kombinują, żeby mnie bumpować, ale to strzelmy im bramkę i tak. Nie no, strasznie jest przeskok z meczu na mecz. Jedni... Ci drudzy grali dużo lepiej od pierwszych, mimo że jeden miał lagi, a ci już czuję, że grałem dużo lepiej od poprzednich, naprawdę. Lada moment, ja tutaj będę w pierdziel dostawał. Lećmy nas tutaj. I pinczyk w okienko. Okienko, spadło idealnie. Dobra, jestem happy. Nie był to szybki pinch, ale na pewno był precyzyjny. Chociaż 95 to i tak szybciej niż mi się wydawało. Ale przynajmniej placement bardzo dobry. Okej, spróbujmy na szybkiego kickoffa. Zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No tak, trochę jesteśmy wolniejsi. I co? I na pełnej. No nie był to dobry strzał, ale może się zaraz to zamienić jeszcze w bramkę w sumie, bo przeciwnicy odwalają. Okej, podali nam piłę. Polećmy na coś ładnego. Nie będę się tutaj ograniczał. O, dobra. Nie dość, że słaby setup zrobiłem, to Grand Pincha też mi blokowali. Ale nie, no już naprawdę... I ma to są platyny. Przekonamy się po meczu, ale tak mi się wydaje, że to będą platyny. No i dobra. Lecimy. O, dobra, 3-1. Wygrywamy jeszcze bardziej, trochę już się czuję bezpieczniej, więc będzie można popróbować jakichś ciekawych zagrań. Strzelmy. Nie, no nie strzelę z ceiling shota, w sensie, czy tam ceiling pincha, bo mnie strzejsował. Jakbym poleciał, to by to blokował. Może tutaj, z tej strony. Okej.
O, niestety, za długo zwlekałem. Nie chciałem zrobić zwykłej podbitki, bo by wyglądała brzydko. Samobój? Dokładnie. Jeszcze samobój ja tutaj ładuję. Niesamowite, co ja tu robię. Okej, to teraz mamy chyba lepszy setupik. Tylko nie wiem do końca na co. Reseta nie złapałem. Myślę, co jest jedna bramka przewagi. Dobra, może nie będę pajacował, bo ta porażka w serii przyjdzie szybciej niż sądziłem. A nie chciałbym przegrać solo na dwie platyny. Nawet nie wiem w sumie, czy to są platyny, ale tak obstawiam. Okej, kopnięcie. I na szczęście 4-2, można znowu trochę się rozluźnić, ale niepokojące jest to, że tak szybko przeciwnicy zaczynają, nie wiem, w miarę ogarniać to, jak spróbować wykorzystać przewagę liczebną. Na razie mnie za bardzo nie trafiają tymi bumpami, ale już jest jakaś tam przewaga z ich strony. O, jeden się nie rusza, chyba się poddał. O, jednak się odpoddał. A, kopnijmy na 5-2 mimo wszystko. Nie wiem, czy coś pisał do mnie, w sumie... Mam włączony czat. No nie! Zapomniałem, że jak się wejdzie w ustawienia, to się FPS-y psują. Weźcie to naprawcie, Psyonix. Czy tam Epic Games, nie wiem kto teraz tym się zajmuje, chyba Psyonix dalej. Dajcie w sumie znać, czy też macie ten problem, bo ja go miałem na początku chyba... W sumie nie pamiętam, na początku sezonu, czy nawet dawniej. I teraz powrócił. I to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Już raz i nic się nie wydarzy. Dobra, jeszcze polecę na klipa dla widzów. Albo nie polecę, bo Bet się zdążył skończyć wcześniej niż sądziłem. Myślałem, że jeszcze doleci do ściany. W następnym odcinku poznamy naszą rangę, zobaczymy... Już będzie po prostu zwizualizowana i wtedy chyba będziemy grali cały czas na przeciwników na naszym poziomie. Ja jestem bałwanem, bo zapomniałem zobaczyć, jakie rangi mieli ci przeciwnicy. Wyszedłem za wcześnie. Ale dobra, mniejsza, wejdźmy w statystyki, zobaczcie, jak to u mnie wszystko wygląda. No i co, dajcie znać, czy odcinek wam się podobał, możecie jakiś komentarz, czy cokolwiek dla zasięgu. A już bez przedłużania, elo elo.